Witam Was wszystkich, moich kochanych ludzi z Polski i nie tylko. Cieszę się, że możemy znowu razem spotkać się na uwielbieniu naszego Pana Boga jedynego. I jesteśmy tutaj teraz w Domu Modlitwy w Jerozolimie, Israel Prayer Tower. I chcemy po prostu błogosławić Was z tego miejsca. Chcemy, żeby uwielbienie płynęło do Waszych domów z tego miejsca i strasznie się cieszę, że mogę się z Wami połączyć w ten sposób. I że mimo tego, że ja jestem tu, a Wy jesteście tam, w Polsce, to możemy razem uwielbiać naszego Boga. I w miarę możliwości chciałabym, żebyśmy po prostu wszyscy na tym miejscu czuli się po prostu wolni i żeby nie było tej bariery, że po prostu razem wielbimy naszego Boga i to nie tylko zależy ode mnie, jaki będziesz mieć czas w domu, ale to zależy od ciebie, w jakim miejscu jest twoje serce. I więc teraz powiem kilka słów po angielsku, żeby wyjaśnić też dla ludzi, którzy obserwują Prayer Tower, co się dzieje i zacznę się modlić. So I'm gonna welcome, I want to welcome now all the English speakers watching us online. We're gonna have the live stream worship now. We will do it in Polish, in English and in Hebrew. So you can join us. We will use the songs that are written in English and translated to Polish. So even if we sing in Polish, you can join us and worship our God. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty już jesteś między nami, że gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się, tam Ty jesteś, a wierzę, że jest nas całkiem sporo przed komputerami, telewizorami i Ty jesteś pośród nas. Niezależnie od kilometrów, które nas dzielą, Ty jesteś pośród nas i my oddajemy Tobie ten czas. Niech uwielbienie dla Ciebie płynie, niech uwielbienie płynie, Panie Boże, z naszych serc, gdziekolwiek jesteśmy. Bo w każdym momencie Ty jesteś godzien chwały, Panie. Ty jesteś godzien chwały, Ty jesteś godzien chwały. Ty obiecałeś swego ducha nam, by synu, swym córkom dać się poznać, więc przyjdź. Panie, przyjdź. Czuję, że nadchodzisz w mocy swej. Dotyk Twojej obecności. Ty obiecałeś swego ducha nam, synom swym i córkom dać się poznać. Dziś miłości swej zanurz nas. Niech jak sztorm nas powie chwała Twa. Liczy się pośród nas. Słyszę tak wyraźnie dźwięki nieba. Ty powiedziałeś proście, a Wam dam. Więc Panie, dziś prosimy Cię o więcej. Dziś miłości swej zanurz nas. Niech jak sztuka
Sorry for every
wywyższamy Twoje święte imię, Jahwe. Ty jesteś tym, przed którym zegnie się każde kolano. Ty jesteś tym, którego imię wezwane jest nad każdym z nas. Ty jesteś tym, którego krew nas obmywa z wszelkiego grzechu, z wszelkiej ciemności, z wszelkiego brudu. I my uniżamy się teraz przed Tobą, Ojcze. Uniżamy się przed Tobą, Jahwe. Uniżamy nasze myśli i ogłaszamy, że wszelka chwała należy do Ciebie, Boże. Wszelka chwała. Twoje jest królestwo, Twoja jest potęga, Twoja jest chwała na wieki. Twoja jest chwała, Twoja jest chwała. Twoja jest chwała, Jeszua. Twoja jest chwała, Twoje jest królestwo. Jahwe, Jahwe, Jahwe. My wywyższamy Twoje imię. Wywyższamy Twoje imię na tym miejscu, Panie. Wywyższamy Twoje imię i dziękujemy Ci za Twoją świętą obecność. Dziękujemy Ci, że Twój Duch wieje. Że Twój Duch wieje i że Ty odpowiadasz na wołanie naszych serc. Ty odpowiadasz, bo Ty jesteś Bogiem, który jest wierny. Ty jesteś Bogiem, który jest wierny. I nawet jak my nie dochowujemy wierności, to Ty nie możesz zaprzeć się samego siebie, Panie, i zawsze dochowujesz wierności. Zawsze jesteś wierny. Zawsze jesteś wierny.
Tobą trwa ciemności, Jezu, Jezu. Przed Tobą drżą ciemności, Jezus, Jezus, uciszasz mnie. Jezus, Jezus, przed Tobą drżą ciemności, Jezus, Jezus, uciszasz mnie. Thank you.
Tobie będzie chwała. Zapraszamy Ciebie, Panie. Przyjdź i zajmij swoje miejsce w naszych sercach. Chcemy kierować nasze oczy do góry. Od Ciebie przychodzi nasza pomoc. Przychodzi do naszych serc, do naszych domów, do naszych rodzin. Niech Twoje uzdrowienie przychodzi, niech Twój pokój przychodzi, niech Twoja miłość przychodzi. Bo Ty jesteś dobrym Bogiem, Ty jesteś dobrym tatą, Ty jesteś dobrym Panem i Ty nie zostawiłeś nas sierotami.
się modlę teraz. Modlę się, żebyś Ty z naszych serc zabierał wszelką ciężkość. Bo Ty jesteś tym, który dźwiga nasze ciężary, Panie. Ty jesteś tym, który przynosi porządek tam, gdzie jest chaos. I my ogłaszamy Ciebie Królem, Jezu. My ogłaszamy Ciebie Królem, my przyjmujemy Cię jako Króla, Jeszua. My przyjmujemy Ciebie jako Króla. Przyjdź i zajmij swoje miejsce w naszym życiu, Panie. Ty jesteś pierwszy, Ty jesteś ostatni, Ty jesteś Alfa i Omega. Ty jesteś święty. Ty jesteś Panem. Ty jesteś Wszechmogący. Ty jesteś tym, który jest, który był i który przychodzi. I my, Panie, chcemy być gotowi na Twoje przyjście. Chcemy być gotowi. Nie chcemy być zagonieni w swoich własnych sprawach, Panie. I ja wierzę, że Ty dajesz nam ten czas, Boże, żebyśmy zwrócili swoje oczy na Ciebie, żebyśmy przestali patrzeć na te wszystkie strasznie ważne rzeczy. Ale żebyśmy spojrzeli na Ciebie. Bo w Tobie mamy wszystko. W Tobie mamy wszystko. W Tobie mamy wszystko. Zaspokojenie wszystkich potrzeb, Boże. I ja się modlę, żebyś Ty teraz pracował w naszych sercach i pomagał nam bardziej zaufać Tobie. Pomagaj nam, pomóż nam bardziej zaufać Tobie, że Ty jesteś dobry, że Ty masz moc, że Ty naprawdę masz dla nas dobre rzeczy. Niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja dookoła nas, to Twoje słowo mówi, że choćby po u mojego boku padło 1000, a po drugiej stronie 10 000, to mnie to nie spotka, bo Ty jesteś ze mną. I że nie ulęknę się strachu i że cios nie spotka mojego namiotu, bo Ty swoim aniołom dałeś rozkaz o mnie, aby mnie strzegli na wszystkich moich drogach. Abym nie uraziła swojej stopy o kamień. I Ty mówisz to o każdym z nas. Ty mówisz to o każdym z nas. I ja wyznaję, że Twoje słowo jest prawdą. I że strach nie ma do nas dostępu. Wiecie co? Ja mam dzisiaj bluzę z Królem Lwem. I może się to wydawać dla Was śmieszne, że noszę taką bluzę, ale wiecie co? Jeśli znacie tą bajkę, to mimo, że Simba był mały, to Skaza się go bał. Ten, który był zły, bał się tego małego lewka. Powiedział, że jak on urośnie, to on jest tym, który ma być królem. I my wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby zająć swoje miejsce jako królewscy synowie i córki. I tak zły się nas boi. To on się nas boi. To on się nas boi. I dlatego on chce nas zniszczyć. Ale my mamy w sobie królewską krew. Krew naszego Ojca w niebie. Więc synowie i córki króla, mówię wam, nie bójcie się. Nie bójcie się, bo już on w swoim słowie obiecał, że nie spadnie włos z twojej głowy. Thank you.
Święty, święty. Nasz Bóg, wszechmogący.
Cieszasz, nie oskarżasz.
popełnię błąd. Ty jesteś dobry. Jesteś dobry. Jesteś dobry. Jesteś dobry. Jesteś dobry. Dobry. Jesteś dobry. Pocieszajcie. Pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jerozolimy. Wołajcie do niej, że dopełnił się jej postanowiony czas, że została przebaczona jej nieprawość, bo otrzymała z ręki Pana w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Pana, prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i każdy pogórek obniżone. To, co krzywe, niech się wyprostuje, a wyboiste miejsca niech będą równiną. Wtedy objawi się chwała Pana i ujrzy to razem wszelkie ciało. Tak bowiem mówiły usta Pana. Dziękuję Ci, Panie Boże, że wszystkie grzechy są przebaczone. I dziękuję Ci, Boże, że Ty sam pomagasz nam przygotować ścieżkę dla Ciebie. Kiedy nasze serca i nasze oczy zwrócone są na Ciebie bez względu na wszystko. Wywyższamy Twoje święte imię. Wywyższamy Twoje święte imię, Jahwe. Dziękuję Ci, że Ty zmieniasz wszystko. Ty zmieniasz wszystko. Ty masz moc. Wszystko wokół mówi, że
atmosfera zmieni się. Atmosfera zmieni się, bo Duch Pana z nami teraz jest. Wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami teraz jest. Atmosfera zmieni się, bo Duch Pana z nami teraz jest. Wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami teraz jest. Oczekujemy Twojej woli, oczekujemy Twoich przełomów, oczekujemy Twoich sposobów. Proszę Cię, przygotuj nasze serca i przyciągaj je bliżej do siebie. Rozpalaj w nas głód. Ty
jesteś w nas sprawcą chcenia i wykonania, Panie. Niech nasze myśli będą jak Twoje myśli. I niech nasze drogi będą Twoimi drogami. Niech Twoje królestwo teraz przychodzi do każdego z nas, do domu każdej z osób, które ogląda teraz. Niech Twoje królestwo przychodzi, niech Twój pokój przychodzi, niech Twoja miłość przychodzi. Niech Twoje światło przychodzi. Niech Twoje ukojenie przychodzi. Bo Ty nie przyszedłeś, Panie Boże, do zdrowych, ale do tych, którzy się mają źle. I kiedy prosimy Cię o chleb, Ty nam nie dasz kamienia. Więc my prosimy Ciebie, Panie. Prosimy Ciebie o pokój, który przewyższa wszelki rozum. Niech On panuje w naszych sercach i w naszych umysłach w tym czasie i w każdym innym. Niech Tobie będzie chwała. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za ten czas. Dziękujemy Ci, że Twoja obecność i Twój ogień przychodzi do nas, kiedy wołamy do Ciebie. I ja Wam dziękuję, że byliście z nami. Przepraszamy za wszelkie techniczne sytuacje. Bo teraz w Izraelu wszystko zamknęli, więc pewnie wszyscy używają internetu i dlatego coś tam się mogło zrywać. Nie mamy niestety na to wpływu, próbowaliśmy naprawić, ale najważniejsze, że Bóg jest uwielbiony i Jemu oddajmy chwałę i On jest godzien wszelkiego uwielbienia, także z tym Was zostawiam. Jak macie jakieś słowa, jakieś proroctwa, coś do Was Bóg mówił podczas tego uwielbienia, to dajcie znać, będzie nam miło usłyszeć, że nasz czas tutaj mógł Wam usłużyć. Błogosławię Was z Jerozolimy. Trzymajcie się. Niech zdrowie będzie w Waszych domach. W imieniu Jezusa. Amen.